Szanowni Państwo, zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą, czas na wizytę w Pałacu w Osowej Sieni. Za chwilę przekonacie się, jak bardzo zmienia się ten budynek, jak odzyskuje swoją świetność, ile w nim już teraz interesujących miejsc. Zapraszam więc wszystkich na krótką, ale myślę bardzo ciekawą wizytę w Pałacu w Osowej Sieni. Nowi właściciele Pałacu w Osowej Sieni mieli niełatwe zadanie. Podczas prac modernizacyjnych postanowili zachować charakter powstałego na przełomie XIX i XX wieku budynku oraz jego neogotycki i neorenesansowy styl. Ważne okazały się też nawiązania do ostatniej rodowitej właścicielki pałacu, pisarki Leonii Osowski. Po wejściu do rezydencji w holu uwagę zwraca bogata sztukateria, a także jednolita kolorystyka, nawiązująca do tej oryginalnej z lat 30. ubiegłego stulecia. Właśnie ściany w kolorze ecru odpowiadają za atmosferę wnętrza, a przy tym są harmonijnym tłem dla mebli. Jak mamy białe czy jasne ściany, jak mamy w miarę monochromatycznie czy podłogi i tak dalej, no to wtedy prezentują się inaczej meble, które postawimy. Gdyby był, tak jak często się spodziewa w pałacach, ściany w różnych kolorach, jakieś czerwone, zielone i tak dalej, to w moim stanie po prostu spowoduje to, że to wygląda chaotycznie. Przechodząc do pokoju kominkowego, tak to pomieszczenie nazywano przed wojną, warto zwrócić uwagę na oryginalny kominek. Nowi właściciele wymienili podłogę na nowe drewniane deski sosnowe, dla ciekawego efektu wybielane ługiem i myte szarym mydłem. Takie podłogi położono w całym pałacu, zarówno w jego części domowej, jak i hotelowej. Głównym elementem wystroju tej części budynku są kanapy, ustawione w taki sposób, by widoczny z nich był imponujący park. W tym pokoju jego właściciele spędzają najwięcej czasu. Tutaj chodziło o to, żeby postawić kanapy, żeby można było tutaj siedzieć, spotykać się ze znajomymi i rzeczywiście bardzo wiele osób, jak do nas przychodzi, to tu siada i tak siedzi, także nie wiem, czy to była dobra decyzja. Natomiast cała reszta powstała tam, została postawiona tam, gdzie było już na to miejsce. To one decydują o charakterze i też o układzie. Ciekawym pomieszczeniem jest kuchnia, pierwotnie pokój należący do matki pisarki Leonii Osowski. Ustawiono tu swoisty półwysep z popularnych i niedrogich mebli, co właściciele uznają za zaletę. Blat wycięto z drewna żatoba. Powstały też dwie strefy gotowania i serwowania posiłków, dopasowane do potrzeb czteroosobowej rodziny. Jadalnia stanowi jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w pałacu. Urządzona praktycznie z kredensami na porcelanę i podłogą z oryginalnie zachowaną mozaiką. Ze względu na to, że te kredensy są takie właśnie raczej bardziej pałacowe, to one nadały charakter całości i goście hotelowi, jak tam mają śniadania, to myślę, że są bardzo zadowoleni, bo to jest właśnie takie pałacowe. My tam włączamy im muzykę klasyczną, zapalamy świece i to jest takie bardziej eleganckie śniadanie. I na pewno jakieś jest to przeżycie. No. Oprócz mieszkalnej, pałac posiada też część hotelową. Ulokowano ją głównie na poddaszu. Pokoje gościnne otrzymały nazwy nawiązujące do kolejnych powieści napisanych przez Leonię Osowski. Mamy więc wiśnie, wilcze jagody, diner zimmer czy wreszcie kwiaty dla Madryty. Tak, to jest rodzaj hotelu butikowego. Hotel butikowy tak naprawdę niekoniecznie musi być hotelem. Nie musi mieć tej konkretnej takiej... Jakby to powiedzieć, bo to w ustawie w ogóle o turystyce jest określone, na czym to polega jakie warunki muszą być spełnione, żeby był hotel. Hotel butikowy właściwie pod to nie podlega, dlatego że każdy pokój jest inny, one są urządzone w różny sposób, schody niekoniecznie są schodami typowo hotelowymi i nie musi być windy, prawda? Natomiast B&B to jest rodzaj mieszkania trochę jak gdyby w domu właścicieli.
Właściciele Pałacu Fosowej Sieni są również dumni z efektu remontu piwnicy. Przed nimi te pomieszczenia były w opłakanym stanie. Teraz między innymi dzięki malowaniu, piastrowaniu sufitów i nowym płytkom wracają do czasów swojej świetności.